Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na krótką relację, taką relację od kuchni z warsztatów organizowanych przez Makro. Są to warsztaty o afrodyzjakach. Natomiast zaczynamy na tym. Produkty są Dobra. I w dniu dzisiejszym przygotujemy mule, uwielbiam małże, właśnie takie duszone z dodatkiem wina i co ciekawe również śmietanki. Takich jeszcze nie przygotowywałam, więc na pewno będzie pysznie. Będą też ostrygi, to kolejny afrodyzjak. Myślę, że tutaj będzie dużo zabawy i poznania nowych smaków. Na koniec będzie pyszny suflet. Suflet bananowo-czekoladowy, to również w temacie afrodyzjaków, więc na pewno coś smacznego. No i suflet, czyli jeden z najtrudniejszych deserów, ale jakże pyszny. Oglądając naszą relację, zwróćcie koniecznie uwagę na minę Michała, który pierwszy raz je ostrygi. Myślę, że jest to dosyć zabawne. Prawda? Dobrze, kochani. No i co? Taka faktycznie jakby się zapłysnął wodą morską. No pogryzłem, bo było mówione, że można gryźć, że to nie jest wielka profanacja. Ale ona mi się trafiła jakaś taka... W moim odczuciu to była największa ostryga na świecie, więc... W każdym razie mówisz, że smakuje po prostu jak słona woda. To dla tych z Was, którzy jeszcze nie mieli okazji jeść, więc nie ma się czego obawiać. Dobrze. I wino. Poza tym zachęcam Was do przygotowania dzisiejszych muli, no i oczywiście sufletu, pyszny, z czekoladą taką rozpuszczającą, super!